przed wami wystąpi znakomita osoba uwielbiana przez studentów i nie tylko, pani doktor Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska. Chciałam poprosić, żebyście zrobili jedną rzecz, nie wstając z ławek, bo byłby straszliwy rumor, a za chwilę powiem, po co to zrobimy. Będziecie po prostu robili to, co ja w tej chwili, tak długo, jak ja to będę robiła. Zgoda? Okej, no więc zaczynamy. Okej? Okay. Poczuliście ciepło? Nie. Nie? To zaraz powtórzymy. Poczuliście ciepło, tak? Zrobiło się ciepło w głowach? Tak. Wiecie co robiliśmy? Podnosiliśmy poziom swojej energii, żeby ta energia zadziałała na nasze szare komórki, żeby one dobrze pracowały przez najbliższą godzinę. A teraz ja wiem, zbierane są jeszcze różne rzeczy, ale zaczynamy. Posłuchajcie. Czas jest takim dziwnym tworem, o którym w ogóle nie myślimy, do momentu, kiedy zaczynamy mieć mało czasu i mówimy, nie mam czasu, nie mam czasu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż zauważcie, że wy macie cały czas od momentu, kiedy się urodziliście, poprzez dzisiejszy dzień, aż jeszcze przez bardzo wiele lat, do momentu, kiedy odejdziecie z planety Ziemia. Macie całutki czas, a z drugiej strony bardzo często mówicie, nie mam czasu. Takie zjawisko nazywa się paradoksem czasu. Dlaczego takie paradoksy występują? Otóż posłuchajcie. Nie uczyliście się jeszcze dokładnie ekonomii, ale mówimy, że czas biegnie liniowo, czyli że podaż czasu jest liniowa, czyli czas biegnie prościutko, tak. Natomiast popyt, czyli nasze zapotrzebowanie na czas, biegnie tak. Czyli jeżeli porównamy tą jedną kreseczkę równą z naszymi zapotrzebowaniami, to się okaże, że nasze zapotrzebowanie na czas jest nieliniowe, czyli jest zróżnicowane. I nie byłoby w tym nic takiego złego, gdyby czas można było zmagazynować w wielkiej skrzyni, tak? I wyjmować go po kawałku wtedy, kiedy go nam brakuje. Ale niestety tego zrobić nie można, bo czasu nie możemy zmagazynować. I teraz każdy z was jest inny. I każdy z was inaczej odczuwa czas. Zaraz sobie powiemy, co takiego nas charakteryzuje, co nas różni. Dziewczęta w trzecim rzędzie od góry. Wykład jest prawem, pamiętajcie, to nie jest obowiązek. Kto nie ma ochoty, wychodzi. Ale nie gada, tak? Dobrze. W związku z czym zobaczymy, czym się różnimy. Po pierwsze, różnimy się naszymi osobowościami. Co to jest osobowość? Posłuchajcie, osobowość to jest zespół kilkunastu, kilkudziesięciu cech, które nas charakteryzują i które wpływają na to, jak my się zachowujemy. Każdy z was ma na przykład inny stosunek do porannego wstawania. Mamy skowronki, które budzą się już o godzinie 5:30 rano i świergoczą w domu. Mamusiu, czy mogłabyś mi już zrobić śniadanie, bo prawda, bo jestem bardzo głodna czy głodny. A mama sowa jest po prostu przerażona. Środek nocy, a dziecko już nie śpi. A dziecko uważa, że jest to już poranek. No i mamy sówki, które jeżeli są budzone do szkoły o godzinie 7:15, to po prostu mają wielki problem ze wstaniem. Strasznie się burzą na to. A co dzieje się wieczorem?
Skowronek około godziny 20 najchętniej by już zasnął. A Sowa, głośno pochukując, chętnie by się wzięła dopiero do nauki. Prawda? W związku z czym nie chcesz się uczyć. A to jest zupełnie inne zagadnienie, zaraz do niego przyjdziemy. Zaraz do niego przejdziemy. Bo kolega mówi, że on w ogóle nie chce. Dlaczego nie chce? Bo ma małą motywację, tak? Mało ambitny jesteś. Też to też występuje. Dalej. Czym się różnimy? Wiedzą. Jakich przedmiotów najchętniej się uczycie? Akustyka jest taka, że nic nie słyszę pojedynczo. Wszystko oprócz WF. Okej, a powiedz dlaczego? Nudna. Historia. Czyli zobaczcie, każdy lubi się uczyć czegoś innego poza koleżanką, która uważa, że wszystko jest nudne. Zaraz do tego wrócimy. No, czego się uczy? WF. Zobaczcie, historia, wszystko oprócz WF-u. WF, czyli niemiecki. Okej. Czyli zobaczcie, każdy jak tu siedzi, poza koleżanką na razie, która powiedziała, że niczego nie chce się uczyć, każdy woli jakiś przedmiot. Jest taka rzecz. Najczęściej lubimy przedmioty, które rozumiemy, które wykładają panowie lub panie lub panowie profesorki, których lubimy, którzy są życzliwi dla was, tych przedmiotów się najchętniej uczymy. Tajemnicą. Ja wiem, że jeszcze jesteście, że to jest późna godzina, niedobra godzina, jesteście zmęczeni. Wytrzymajcie jeszcze troszkę, dobra? I teraz posłuchajcie. Natomiast co powoduje, że my się w ogóle chcemy uczyć? Jest takie słowo, które się nazywa motywacja. I zaraz wam opowiem o swoim synu, który był młodszy od was, bo był w pierwszej klasie. Posłuchajcie. Kiedy ja się uczyłam w tej uczelni, bo ją skończyłam, to jedynym językiem, którego się należało uczyć, był język rosyjski. Więc ja chciałam, żeby moje dziecko znało co najmniej dwa, angielski i niemiecki. Ale mój syn był tak zwanym impregnatem. Impregnat jest to człowiek całkowicie odporny na wiedzę. Tak? Czy nie chciał się uczyć? Ja wtedy wymyśliłam taką rzecz. On poszedł do szkoły, a ja kupiłam szary papier, kolorowe farby i namalowałam dom, napisałam dom po angielsku, drzewko po angielsku, porozkładałam to w pokojach trzech. Przyszedł i pyta, co to jest? Ja mówię, nasze nowe dywany. Dlaczego papierowe? Ja mówię, bo ja będę je codziennie zmieniała. A dlaczego w tym obrzydliwym języku angielskim? Ja mówię, bo ja znam słabo angielski i w ten sposób się go będę uczyła. Drugi dzień, trzeci, on do szkoły, a ja maluję. On do szkoły, a ja maluję. Przetrzymał mnie 5 dni. W piątek przyszedł i mówi, z przykrością cię zawiadamiam, mamo, że będę się uczył tego obrzydliwego języka angielskiego. No to ja pytam, dlaczego, synu? I teraz dobrze słuchajcie, co on odpowiedział. Dlatego, że to wstyd, żeby naukowiec nie znał języka, takiego jak angielski. Ja cię go będę uczył. Co się stało? Ten mały człowiek, dużo młodszy od was ówcześnie, zrozumiał, że to, czego się nauczy, to czegoś się przyda. Będzie uczył mamy, bo mama źle umie. Wy uczycie się, przepraszam, powiem to według własnych przedmiotów, które lubiłam i nie lubiłam. Będę tu w opozycji do ciebie, bo historii bardzo, ty mówiłaś o historii chyba, tak? A ja historii nie znosiłam. Więc czego ja się uwielbiałam uczyć? Polskiego. Uwielbiałam, słuchajcie, przyrodę, czy biologię, tak? Bardzo lubiłam również plastykę. Natomiast historii nie znosiłam. Dlaczego? Bo mi się kompletnie nie podobała pani, która wykładała historię. Tak?
studia, to prawie w pełni będziecie się uczyli tylko tego, czego chcecie. Ale jeszcze troszkę, prawda? I teraz, im więcej wiecie z jakiegoś przedmiotu i więcej rozumiecie, tym chętniej się go uczycie. Zawsze matematykę odkładałam na koniec, bo jej nie rozumiałam, przez co nie chciałam się jej uczyć, przez co były zaległości, przez co byłam coraz gorsza i zawsze była ona u mnie jako ostatnia, tak? No, dopóki nie spotkałam cudownego pana od matematyki w siódmej klasie, który zaczął, czyli w pierwszej gimnazjum teraz, tak? Według waszego liczenia, który nauczył mnie matematyki. Czyli to pamiętam. Umiejętności. I teraz zobaczcie. Kolega powiedział wszystko, tylko nie w łeb. Ponieważ akurat nie ma predyspozycji do wykonywania ćwiczeń. Ja powiedziałabym tak. Ja w waszym wieku w łeb cudownie, jeżeli by nie było kozła i skrzyni. Kozioł i skrzynia były dla mnie dramaty. Tak? W związku z czym ktoś inny ma umiejętność logicznego, szybkiego myślenia. Ma umiejętność kombinowania. Będzie lubił matematykę. Będzie lubił fizykę. Tak? Ktoś inny pisze wiersze po cichu albo opowiadania. Będzie lubił polski. Także pamiętajcie. Wasze dziewczynki, wasze umiejętności nasilają waszą uwagę, na przedmiotach, które lubicie lub których nie lubicie. A zaraz powiem, co robić z tymi, których się nie lubi. Motywacja, mówiliśmy o niej. Mamy dwa rodzaje motywacji. Pan doktor Piotr Wachowiak zastosował wobec was tak zwaną motywację zewnętrzną. Powiedział, oto piszecie test, czyli to jest cel. Kto napisze najlepiej, dostanie nagrodę. Czyli pokazał wam cel, drogę dojścia, czyli wypełnienie testu i powiedział, dla najlepszego nagroda. Mama w domu mówi, jak przez tydzień będziesz wynosił śmieci, to dostaniesz dychę, tak? Motywacja zewnętrzna. A kto się naprawdę uczy szybko i dobrze? Takie osoby, młode, starsze, najstarsze, które mają, potrafią wytworzyć w sobie motywację wewnętrzną. Co to znaczy? To znaczy, że nie uczę się ani dla mamy, ani dla taty, ani nawet dla ukochanej pani. Uczę się dlatego, że mnie to ciekawi. Że ciekawa jestem, ile dam radę, co osiągnę. Albo chcę się, chłopaki, przygotowujemy się do szkoły, do gimnazjum. Można, trzeba wytrzymać godzinę. W związku z czym można powiedzieć tak, o Jezus Maria, muszę odrobić te diabelskie lekcje. A wasz mózg wysyła informacje. Nie chcę odrobić tych lekcji. I nie jesteście w ogóle zmotywowani, mija godzina, gryziecie pióro, nic z tego nie wynika. Natomiast w momencie, jeżeli nawet nie macie ochoty, ale poklaszczecie sobie, powrzeszczycie sobie, posłuchacie chwileczkę dobrej muzyki, którą lubicie, szybkiej, a może potańczycie i powiecie tak, co to jest? Tylko 5 przedmiocików? Robię to w 1,5 godziny. I wasz mózg, wasz komputer, osobisty komputer, nie zna uczuć, ale dostał sygnał. Masz 1,5 godziny na zrobienie roboty z 5 przedmiotów. Zaraz wam powiem, jak to robić, żeby to nie było drastycznie, okropnie, nudne. I teraz jest jeszcze bardzo ważne, w jakich warunkach wy się uczycie. Jest to szalenie ważne. Wiecie, no jak to w jakich? No, on gdzieś tam człowiek siada, jakiś stół, jakieś biurko i się uczy. A teraz wam powiem o paru rzeczach, które jest dobrze zastosować, jeśli można. Od razu mówię, nie wszyscy mogą. A więc ucząc się, powinniśmy zawsze tak siedzieć, aby za nami była ściana lub coś, co jest wyższe naszej głowy. Niedobrze jest, jeżeli siedzimy na przykład tyłem do pustego pokoju i do drzwi.
Jest to nie... To dla człowieka jest niezbyt dobre. Dobrze jest, jeśli ktoś odrabia w pokoju lekcje, żeby mógł od czasu do czasu spojrzeć przez okno. Czyli mieć okno przed sobą. Należy unikać odrabiania lekcji pod skosami. Wszyscy, którzy mają domki jednorodzinne albo willę, najczęściej góra to są same skosy. Więc trzeba sobie znaleźć takie miejsce, gdzie sufit nad wami jest prosty, a nie skośny. To bardzo pomaga. Dalej, wasze warunki. Przygotowanie miejsca to jest bardzo ważne. A więc, żeby na biurku był porządek. Lekcje na następny dzień poukładane, tak? Książki, zeszyty. Wszystko, co wam jest potrzebne. Pomyśleć wcześniej. Pościągać. To leży tu, to leży tam. Wszystko mieć. I mieć na tym biurku jakąś rzecz, którą bardzo lubię. Misiaczka, laleczkę, rybkę. Cokolwiek. Coś, co lubicie. Na co lubicie patrzeć. Co wzbudza was, w was sympatyczne odczucia. To jest też ważne. Albo coś, co was rozśmiesza, wprowadza w dobry nastrój. Są osoby, które lubią uczyć się przy muzyce. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego pod dwoma warunkami. Nie macie nic w uszach, żadne heavy metal albo rockowe, prawda, słuchawki, tupiemy i uczymy się matematyki. Tak? Nie, nie, nic z tych rzeczy. Muzyka w tle, muzyka, którą lubicie, muzyka bardzo stonowana, jeśli chodzi o głośność. Dla tych, którzy to lubią, bardzo dobrze to robią. Możecie to robić. I teraz zobaczcie, są pewne rzeczy, które nam ułatwiają albo które nam utrudniają zarządzanie naszym czasem. I teraz je szybciutko prześledzimy. Zobaczcie. Mogę albo wierzyć w siebie, albo mieć niskie poczucie wartości. Zdradzę wam pewną tajemnicę. Niestety, często w szkole wytwarzane w nas są uczucia takie, które wiążą się z niskim poczuciem wartości. Ponieważ nie ma człowieka, który miałby same wady. Albo nie ma człowieka, który nie umiałby niczego. Ale często nauczyciele nie zauważają tego, co dobre w was. Tylko jeśli popełnicie jeden błąd, to natychmiast ten błąd jest mówiony: o, no właśnie, nie nauczyłeś się. Nie umiesz tego, chociaż pięć rzeczy wcześniej umieliście. Czasami rodzice, mimo woli, zamiast powiedzieć: okej, dwuja się zdarza każdemu, następnym razem pokażesz, że można mieć cztery albo pięć. Ze zmęczenia, ze zdenerwowania mówią najczęściej: gdybyś się nauczył, gdybyś był mądrzejszy, gdybyś była mądrzejsza. A to buduje w naszym mózgu poczucie takie: nie jestem dość dobra, nie jestem dość dobry. I potem hamuje nas w procesie uczenia się. Także pamiętajcie, każdy człowiek jest inny, każdy człowiek jest godny szacunku, zauważenia i każdy człowiek ma inne cechy dobre. W Kolonii, w Niemczech, miałam możliwość oglądania lekcji w czwartej klasie w szkole zintegrowanej. I między innymi w tej klasie były dzieci zupełnie zdrowe i były dzieci z różnymi ułomnościami. Była między innymi Helga, na wózku dziewczynka, bardzo inteligentna, która jednakże nie mogła artykułować słów. Natomiast mogła się wypowiadać śpiewając. Rozumiecie? Czyli nie mogła mówić tak jak ja, natomiast gdyby to była jakaś melodia, to się potrafiła wypowiadać. I w pewnym momencie pani nauczycielka mówi tak: a teraz słuchajcie, wszyscy będziemy mieli bardzo fajny czas. Otóż ja zapytam Helgę, a jak wiecie, Helga jest zawsze przygotowana dobrze i do tego nam zaśpiewa. I ta dziewczynka odśpiewała swoją odpowiedź, dzieciaki, reszta jej poklaskali i potem ja z Helgą rozmawiałam. Słuchajcie, Helga w ogóle nie miała poczucia, że jest kimś gorszym. Była taką samą dziewczynką, jak i wszystkie inne dzieci. W
Dlaczego? Dlatego, że w odpowiedni sposób wszyscy się do niej odnosili i zachowywali. I to jest bardzo ważne, bo wiem, że czasami jesteście nieszczęśliwi w środku, dlatego, że ktoś was zauważa tą jedną słabszą stronę czy cechę, zamiast zobaczyć 10 silnych. Ale pamiętajcie o tym, że ważne jest, jaki obraz siebie macie w środku. Jeśli się szanujecie, jeśli się w środku lubicie, to na pewno będziecie sobie łatwiej radzić z czasem. Dalej, myślenie pozytywne. Co to jest? Posłuchajcie, jeśli ktoś myśli pozytywnie i mówi, ktoś mu mówi tak, słuchaj, czy ty pamiętasz, że za 2 dni my mamy egzamin? Ta osoba mówi, och, holender, zapomniałam. Och, ale nie, ale to jest pesymistycznie myśląca osoba. Nie, to się już nie uda. Oczywiście, bo nie mam tego, gdzie ja się nauczę, nie mam czasu. I zostaje jej taki wąski skrawek na szansę zdania egzaminu. O czym go nie zdaje, mówię, a nie mówiłam, że się to nie uda. Natomiast pozytywnie myśląca osoba powie tak, o kurczę, to tylko 48 godzin, ale mogę w czasie tego coś zrobić. Tu zadzwonię, tu poproszę kogoś o pomoc, tutaj mi może tata albo mama streści i tak patrzy na świat, szeroko. I w tym szerokim patrzeniu na świat ma szanse i zagrożenia, ale potrafi wybrać. Natomiast pesymista widzi same zagrożenia, siada i nie robi nic. Także patrzcie zawsze pozytywnie na to, co robicie. Dalej. Błędy można, o błędach można mówić twórczo lub bezsensownie. Bezsensownym mówieniem o błędach jest mówienie, gdybyś M nauczyła się lepiej, dostałabyś 4. Gdybyś wzięła parasol, nie zmogłabyś. I to jest bezsensowne, bo dotyczy przeszłości, na którą Ela, Zosia, Janek, Jurek nie mają żadnego wpływu. Natomiast istnieje inna analiza błędów, bardzo fajna. Kiedy ktoś mówi, słuchaj, trudno, zmogłaś, następnym razem weźmiesz albo kurtkę, albo parasol, będziesz pamiętała. Następnym razem wyuczysz się tej nielubianej historii i pokażesz sobie przede wszystkim, że potrafisz. I teraz co to daje? Daje to motywację, bo ktoś, kto do nas mówi następnym razem, to człowiek, który wierzy, że nam się coś uda. Pokazuje nam cel w przyszłości i wierzy, że my go osiągniemy. Także jeżeli komuś chcecie pomóc, to nigdy nie gdybajcie. Zawsze mówcie następnym razem. No, słuchajcie, jeżeli podchodzimy do tablicy jak pokonany, czyli tak, to mamy 50% już na minusie. Bo nauczyciel patrzy, mówi, nie, tragedia. Jak on stoi, czy ona stoi? No, na pewno nie umie. A teraz podchodzi osoba, która umie, patrzy minus. Ale podchodzi z uśmiechem, tak? Patrzy na nauczyciela z życzliwością, lekko się uśmiechając, prawda? Inaczej ich odbieramy. Nie przyjmujcie nigdy postawy zwyciężonego. Nie ma to nic wspólnego. Postawa zwyciężonego jest niedobra. Postawa zwycięzcy, dobrze rozumiana, to jest postawa, o którą wszyscy powinniśmy walczyć. To nie jest postawa rąk w kieszeni powiedzenia, no i co? Ktoś tu lepiej coś umie ode mnie? Chyba nie. Jestem ja, potem wielka czarna dziura, a potem może ktoś z was. Choć nie wiem. Tak? W związku z czym pamiętajcie, człowiek, który chce coś osiągnąć, mową ciała musi pokazać, że jest nastawiony prospołecznie do ludzi, otwarty do ludzi, że jest człowiekiem, który zakłada sukces. Oczywiście, porażki muszą być, bo byśmy nie wiedzieli, co to jest sukces. Tak? Ale zakładam sukces, a jak ja zakładam porażkę, no to ta porażka plecze się za mną. Prawda? Dalej. Oj, wszyscy mamy z tym problemy. Konsekwencja w działaniu. Mówię sobie w niedzielę, od poniedziałku regularnie 2 godziny uczę się niemieckiego. Ale czy to musi być od tego poniedziałku? No niekoniecznie. No to może za tydzień, prawda? Brak nam konsekwencji. Bardzo często
myślimy chaotycznie. Robimy historię, myślimy już o matmie. Robimy matmę, mówimy Boże, wypracowanie z Polaka. Prawda? I to powoduje takie zjawisko psychologiczne, które się nazywa gonitwą myśli, która uniemożliwia każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest, od dziecka do dorosłego bardzo człowieka, uniemożliwia logiczne, sprawne myślenie. Bo wtedy nasze myśli przerzucają się tylko, ojej, jeszcze to, ojej, jeszcze to, to ja pomyślę o tym, oj nie, muszę zacząć to. Czas płynie, a wy jesteście coraz bardziej zdenerwowani, coraz bardziej sfrustrowani, czy niezadowoleni z istniejącego tu i teraz, a czas ucieka. Asertywność. Czy wiecie, co to jest asertywność? Ktoś wie? Dobrze? Okej, okay, widzę. To znaczy, nie mówcie, tylko podnieście. Kto wie, co to jest asertywność? Fajnie. Więcej niż połowa dzieci. Młodzieży, przepraszam. Okej. Okay. Więc ja podam wam taką najprostszą dla wszystkich definicję asertywności. Asertywność jest to zdolność, umiejętność powiedzenia nie, czyli odmówienia, ale musi być to takie odmówienie, czy takie powiedzenie nie, aby ono nie obraziło, nie uraziło osoby, której mówimy nie. Jeżeli byście byli w grupie dzieci amerykańskich, to na pytanie, czy możesz mi pomóc, pierwsze dziecko mogłoby wam odpowiedzieć nie. Drugie dziecko nie. Trzecie dziecko tak mogę. I to by było normalne. Polskie dziecko zapytane, czy możesz mi w tym pomóc, odpowiada najczęściej niebo. Używa takiego pięknego słowa niebo. Co to oznacza? Nie, przecinek, bo. I usprawiedliwia się. Bo w naszej kulturze źle przyjmowane jest powiedzenie nie, nie mogę. Tylko próbujemy to usprawiedliwić. Nie mogę, bo to, bo to, bo to, bo tamto. Pamiętajcie, jeżeli komuś odmawiacie, macie prawo odmówić. Jeśli sami macie dużo lekcji, a dzwoni koleżanka i mówi, czy możesz mi zaraz pomóc w rozwiązaniu dwóch zadań z matmy, to macie prawo odpowiedzieć, nie, nie mogę teraz. Koniec. Macie takie prawo. I jeżeli zaczniecie z niego korzystać, to po prostu otoczenie przyzwyczai się, że kiedy możecie, pomagacie. Kiedy nie, mówicie jawnym tekstem, że nie możecie. No, lenistwo, kochani, to wiadomo, że nie jest dobre. Zaufanie do własnych sił i możliwości. Ja widzę często studentów, którzy nie mają zaufania do siebie. Wie pani doktor, ale ja wiem, czy ja sobie z tym poradzę, czy ja będę mogła to zrobić. Nie, to jest niemożliwe. Ja napiszę licencję w 2 miesiące. Niemożliwe. Sadzam delikwenta i zaczynam co? Budować jego wiarę w siebie. Wychodzi zadowolony. Pisze pracę licencjacką w 6 tygodni, a nie w 8. Tak? Czyli pamiętajcie o tym. Każdy ma wewnętrzną siłę. Pamiętajcie o tym. Macie zasób sił, macie takie akumulatorki w sobie. Tylko trzeba powiedzieć, że one są. Jak akumulatorek jest rozładowany, to co robię? Zaczynam klaskać, ale trzymając rączki do góry, zaz to zrobimy tak, żeby o tak złożone. Lub ciekawa rzecz, zapalamy sobie, tu dziewczyny by lubiły, zapalamy sobie świeczkę. Uwaga, żeby nie spalić mieszkania. I jak mamy płomień świeczki, trzymamy ręce, aż poczujemy ciepło tutaj, wewnętrznie na dłoniach. Kiedy takie ciepło poczujemy, rozcieramy. To jest jonizacja ujemna, bardzo dobrze działa na nasze ciało. A przecież ciało, mózg steruje, ale ciało pracuje, tak? Okej, okay. Dobrze. Teraz tak, bardzo złym doradcą w nauce jest stres i strach. 2 razy S, taki wąż. Strach i stres. Czego nie powinniśmy robić, kiedy się boimy? Już węże. Węże już poszły spać. Zwinęły się. Teraz posłuchajcie. Hej, hej. Już śpi węże, tylko nie wydawaj dźwięków.
Mogę? Dobra. Teraz posłuchajcie. Jeżeli się boicie, ja mówię o strachu, czyli boicie się rzeczy określonych. Boję się jutrzejszej matematyki. Boję się, że dostanę lufę. Jaka jest szansa na to, by się mniej bać? Przyjąć postawę zwycięzcy i powiedzieć tak, na pewno sobie jutro poradzę, ale gdyby nie, następnym razem na pewno. Już jest inaczej. Wyprostować się. Od razu się inaczej pracuje. Okej, tu wam. Są dzieci, które dążą do perfekcji. Dotąd będą przepisywały wypracowanie z języka polskiego, aż nie będzie tam jednej najmniejszej kreseczki, która nie powinna znaleźć się w tym miejscu. To nie jest właściwe działanie. Zapytasz zaraz, dobrze? Chwileczkę. Dlaczego? Perfekcjonizm prowadzi niestety nie do sukcesu, a do porażki. Mój kolega na moim pierwszym roku studiów był najlepszy. Na imię miał Nemek. Myśleliśmy, że się pierwszy obroni. Ja już zrobiłam doktorat, pracuję tu kilkadziesiąt lat w tej szkole, on nie zrobił magisterki. Tak? Dlaczego? Dlatego, że jak profesor dawał mu kawałek tekstu poprawiony, to on na każdą kreseczkę sprawdzał semantycznie, czyli z punktu widzenia budowy słowa, powiązał i poprawiał, i poprawiał. Myśmy już się obronili, a on dalej poprawiał. Róbcie dobrze, bardzo dobrze, ale nie dążcie do perfekcjonizmu, dążcie do doskonałości. A doskonałość zakłada również drobne uchybienia, inności. Perfekcjonizm prowadzi najczęściej do nikąd. I zaraz będziemy o tym mówili. Żeby móc się uczyć, przygotowywać do egzaminu, trzeba być zdrowym. I nie mówię tu tylko o tym, że nie możecie mieć grypy żołądkowej, albo zapalenia oskrzeli, albo nie wiem, zapalenia zawód. Chodzi o to, że człowiek ma zdrowie fizyczne, ale ma jeszcze jedno zdrowie. Ma zdrowie psychiczne. Czyli po prostu to zdrowie, które wpływa na co? Na nasz nastrój, na stosunek do ludzi. Jeżeli jestem zdołowana, to albo się wycofuję, biorę swoje łatki, szmatki, idę na swoje podwórko, albo warczę, jestem kolczata i wypuszczam strzały, tak? I mówię, odejdźcie do mnie, dajcie mi święty spokój. Wy też tak reagujecie, reagują tak wasi rodzice, wasi koledzy. Trzeba wiedzieć, że o zdrowie psychiczne trzeba też dbać. A zdrowie psychiczne uzyskuje się na skutek odpowiedniej ilości godzin snu. Każdy z was powinien przesypiać zawsze minimum 8 godzin. Jeszcze powinniście spać więcej. Do 18 roku życia powinno się spać 8 do 10 godzin. Regularnie. Kto tak robi, dba o swoje zdrowie psychiczne. Dalej. O zdrowie psychiczne dbamy, biorąc codziennie prysznic. Nie dlatego, że czyścimy ciało, tylko dlatego, że woda odpowiednio wpływa na nasz centralny spływający prysznic, nie wadno, na nasz układ nerwowy centralny. Czujemy się świetnie. Jeśli jesteście zdołowani, idźcie i zróbcie sobie prysznic. Ciepły, zimny, ciepły, chłodny. Wytrzyjcie się, zupełnie inaczej świat zobaczycie. Słucham? Różowy? Może być, jeżeli tak widzisz świat, to jest cudowny. Teraz posłuchajcie. Amerykanin, pan Alec McKenzie, człowiek, który w dziedzinie czasu ma bardzo wiele do powiedzenia, jest uznanym autorytetem na całym świecie w zakresie czasu. Wypisałam wam tutaj największych złodziei waszego czasu. Co według pana Aleka McKenzie jest największym złodziejem czasu? Przerwy na telefon. Uczę się do jutrzejszej klasówki. Ale zadzwoniła Eleonora. No więc zamiast powiedzieć cześć, tak, fajnie, wiesz co, nie mogę już z tobą więcej gadać,
bo się uczę, to co robię? 40 minut, 50 minut, jak nikt nie widzi, to i godzina, a i więcej się przyda. Jakież to miłe, cudowne, wszyscy to robimy prawie. Chodzi o to, by nie robić tego zawsze. Przerwy na telefony, siadam, pracuję, o super Jurek, gadam z Jurkiem. Okazuje się, wchodzi mama, co ty zrobiłeś? No odrabiam lekcję, no siedzisz piątą godzinę czasu nad tym samym przedmiotem, tak? W duchu mówicie, no bo odbyłam cztery długie telefony, ale mówicie mamie, no bo ja studiuję dogłębnie ten przedmiot, tak? No, więc trzeba o tym wiedzieć. Nie umiemy planować czasu. Zaraz o tym będziemy mówić. Chęć zrobienia zbyt wiele, nagły zryw, uporządkuje wszystko. Biurko, wszystkie lekcje na drobie, wszystkie zeszyty przepisuje. Jest to po prostu niemożliwe. To jest złodziej czasu, który niewiele daje. Dalej, wpadanie na chwilę. Ile macie koleżanek i kolegów, którzy wpadają na chwilę? Ile razy wy wpadacie na chwilę do koleżanki i kolegów? Myślę, że dosyć często, prawda? To jest jeden z największych pożeraczy czasu. Osobista dezorganizacja, będziemy potem mówili. Brak samodyscypliny. Słuchajcie, wy jeszcze jesteście w wieku, w którym mamy problemy z samodyscypliną. Bardzo niewiele jest osób do 20 roku życia, które doskonale mają wkomponowane w swoją strukturę samodyscyplinę. Ale trzeba się starać. Na czym ona polega? Na przykład na tym, że notuję sobie. Dzisiaj na ten nielubiany niemiecki pół godziny. A potem na ukochaną astronomię macie. Nie macie. Nie macie. No to na fizykę ukochaną. Nie ma. Nie macie. Nawet historię macie. Okej, godzimy się na historię. Na historię mamy już. Układamy sobie. Jeśli tego nie robicie, jesteście zdezorganizowani. Mówiliśmy o braku umiejętności mówienia nie, czyli mówiliśmy o tym, że pożeraczem czasu jest brak asertywności. Dlaczego? Bo przyrzekamy wszystkim. Tak, pomogę ci, oczywiście, że to zrobię dla ciebie, postaram się zrobić dla ciebie, tak, zrobię to dla ciebie i w końcu macie tak dużo do zrobienia, że nie możecie tego wykonać, prawda? W związku z czym wasz czas jest pożerany przez innych, a potem wychodzicie na niesłownych, bo nie dajecie rady w określonym czasie wykonać oczekiwań wszystkich waszych kolegów, koleżanek, rodziców itd. Odkładanie na później. Słuchajcie, odkładanie na później jest okropną rzeczą. Wszyscy to robimy w jakimś stopniu. Ale powinno być tak, jeśli się już zdecydowałam na polski, matematykę, niemiecki czy angielski, to nie odkładam tego. Robię, co mam zrobić, dopiero odkładam. Jeden raz biorę do ręki dany przedmiot w danym dniu do nauki. Nie 10 razy, bo wtedy efekt jest nijaki. Pozostawianie niedokończonych zadań, słaba komunikacja z innymi i podróże. Dlaczego podróże ja zostawiłam również jako waszego pożeracza czasu? Bo dojeżdżacie bardzo często po zajęciach normalnie w szkole na zajęcia dodatkowe. Oczywiście, czy wożą was rodzice, czy jeździcie sami, to nie ma znaczenia. Dosyć dużo czasu, czasami jakbyście podliczyli, to taki czas na dojazdy do szkoły, ze szkoły, na to, na tamto, to czasami są 3 godziny w ciągu waszej doby. To jest bardzo dużo. Nawet jeśli to jest 2 godziny, to już jest bardzo dużo. Teraz, jak zarządzać czasem? Są 4 podstawowe kroki. Pierwszy, ustal swoje cele. Co chcesz osiągnąć, ale w jakim czasie? Powinniście teraz sobie ustawić cele swoje do końca roku, podzielić te cele na cele miesięczne, potem na tygodniowe cele i na cele, które chcecie realizować każdego dnia. I od razu powiem, czy wszyscy, bo ja nie wiem, musicie mi odpowiedzieć, czy wszyscy zdając do gimnazjum, zdają
egzamin z tych samych przedmiotów. Tak. Więc jesteście jeszcze teraz w trudniejszej trochę sytuacji, niż już będzie w gimnazjum i potem w dalszym etapie nauki. Dlatego, że jeśli zdajecie ze wszystkich przedmiotów, to w waszych celach muszą być ujęte wszystkie przedmioty. Potem będzie tak, że ja na SGH będę zdawać, tak, egzamin testowy, który obejmuje geografię, historię i matematykę. Czyli na maturę wybieram te przedmioty i uczę się ich głównie, żeby mieć najwyższe oceny z tych przedmiotów. Inne przedmioty zaliczam na poziomie, na którym mogę, ale to nie muszą być piątki, bo tu muszę być celująca, żeby zdać w pierwszej 50 na SGH. Tak? Inaczej ustalam cel. Macie listę celów. Proszę do tych celów, żebyście włączali cele osobiste. Czyli cele takie, że chcecie się co tydzień albo dwa razy w tygodniu spotkać z koleżankami czy z kolegami, pójść do kina, gdzieś wyjść, to też trzeba umieścić w swoich celach. Następna rzecz, ustalić priorytety. Co to jest priorytet? To jest ustalenie czegoś w hierarchii ważności. I powiecie tak, no ale dla mnie to wszystko jest ważne, proszę Pani. Tak jest, odpowiem Wam, jak mi odpowiedział wiele lat temu mój pierwszy profesor w katedrze, w której zaczęłam pracować, wielki człowiek, żyjący jeszcze, choć bardzo leciwy, pan profesor Jerzy Kurnal, który stworzył w tej uczelni katedrę teorii organizacji zarządzania. I on mi na takie pytanie, że wszystko jest ważne, odpowiedział, ależ oczywiście są rzeczy ważne, ważniejsze i najważniejsze. Ustalenie priorytetów to napisanie, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie ważniejsze i co jest dla mnie najważniejsze. Potem muszę sobie to zaplanować. Czyli krótko mówiąc, zaplanować, czego, w jakim wymiarze godzin będę się uczyła codziennie. Czy i ile czasu poświęcę na naukę w weekend. Czy nasilę swoją pracę w piątek, także i w sobotę rano, żeby mieć półtora dnia wolnego, czy rozłożę swoją pracę przez piątek po południe, całą sobotę i całą niedzielę. Już mówię. Bardzo mądrze koleżanka zapytała, czy jeśli sobie planuję, to może planować przerwę. Powiem, nie tylko możesz, ale musisz i za chwilę Ci to pokażę na wykresie i powiem, gdzie te przerwy powinny być, jak najefektywniej się uczyć. Bardzo dobre pytanie. I na zakończenie, jak już sobie zaplanowaliście, to musicie zapytać, co mi przeszkadza w realizacji tego planu. To może być hałas w domu i młodsze rodzeństwo, to może być nadmierna ilość obowiązków przekazana Wam przez rodziców. To może być moje lenistwo, tak? To może być moja chęć życia towarzyskiego nadmiernie, różne rzeczy. Ale musicie sobie zdać sprawę, co Wam przeszkadza. Po to, żeby odpowiedzieć sobie tak. Z punktem pierwszym sobie radzę, z punktem drugim, który mi przeszkadza, sobie radzę. Muszę przeprowadzić rozmowę z rodzicami, pokazać im swój plan i powiedzieć, słuchajcie, nie dam rady robić tych wszystkich rzeczy, które mi zlecacie, bo nie dam rady czasowo. Ale jeśli przyjdziecie przygotowani do rodziców, chętnie Was wysłuchamy. I na pewno znajdzie się jakieś rozwiązanie. Tutaj macie, nie będę tego omawiała, ale tutaj macie cztery powody, dla których ustalanie celów jest bardzo ważne. Teraz, jak ustalamy priorytety? Czyli co jest dla mnie ważne? Pierwszym kryterium może być pilność. Na jutro. Bardzo pilne. Priorytet A, najważniejszy, prawda? Ale może być priorytet inny. Jakość wykonania. Możecie coś zrobić dzisiaj i będzie słabiej wykonane, bo macie mało czasu. I może być zrobione w ciągu dwóch dni i będzie wtedy wykonane doskonale, ale nie perfekcyjnie. Tak? Dobrze. Zawsze spytajcie, zwracajcie uwagę na to ostatnie kryterium. Czyli jak już
zrobiliście priorytety, to zacznijcie pytać się w stosunku do każdego. Co się stanie, jeżeli nie wykonam tego zadania? Czyli odpowiecie sobie, jaką stratę poniosę, jeśli nie wykonam tego zadania. Prawda? I takie odpowiedzi mogą doprowadzić do zmiany kolejności w priorytetach. Teraz bardzo proszę, to jest narzędzie pomocnicze, macie je powielone na całej stronie. Jeżeli sobie wypiszecie tutaj wszystkie swoje zajęcia, na przykład wykonywane, każda taka karteczka to będzie jeden dzień tygodnia. Tak? I tu sobie wypisujecie, jakie zajęcia, oczywiście te powtarzalne, o których wiecie, wykonujecie w ciągu dnia. Poniedziałek, jedna kartka, wtorek, druga, środa, trzecia. I wtedy każdej czynności, każdemu zadaniu przyporządkowujecie, tu słabo widać niestety, tu jest priorytet. A, bardzo ważne, B, przepraszam, A najważniejsze, B bardzo ważne, C ważne, tak? Czyli ustalacie sobie, literki tu powinny być w kolorach, A powinno być czerwone, B powinno być żółte, C zielone. I tu sobie piszecie, taką swoją kartotekę prowadzicie. Muszę powiedzieć, że to, jak komuś by się chciało, to daje bardzo dobre efekty, bo od razu widzimy, czego nie zrobiliśmy. I zaraz przejdę do tego, o co pytałaś. Czy wszystko możemy zaplanować? Odpowiedź brzmi, nie możecie wszystkiego zaplanować. Bo zaplanować możecie to, co stałe, o czym wiecie. Natomiast nie możemy zaplanować rzeczy nagłych. Z badań wynika, że planować możemy 60% swojego czasu. Mniej więcej. Natomiast 20% kradną nam czynności nagłe, niespodziewane, na które nie macie wpływu, tak? Ale które wpływają na wasz czas. Co to może być? Na przykład zmienia się plan lekcji, dostajecie na ostatniej lekcji informację, że jutro są inne lekcje. Mieliście lekcje odrobione na jutro, okazuje się, że jest wszystko wrócone do góry nogami. No, musicie mieć jakąś lukę czasową, żeby odrobić dodatkowe lekcje, których nie macie jeszcze odrobione. Ale jest tutaj słabo widać. Macie też 20% na tak zwane czynności spontaniczne. One są też nagłe, ale macie na nie wpływ, bo na te nie macie wpływu. Pani powiedziała, że jutro są inne lekcje, koniec. Natomiast na spontaniczne czynności macie wpływ, ale jesteśmy ludźmi i ulegamy pokusom. Co to jest czynność spontaniczna? Odrabiam lekcję, przygotowuję się do egzaminu. Przychodzi mój kolega Jurek. Eleonorka, czy poszlibyśmy na spacer? Co powinnam odpowiedzieć? Przyjdź Jurek za 2 godziny, albo dzisiaj nie mogę, bo się uczę. Ale najczęściej odpowiadałem, że oczywiście, pewnie, że mogę z tobą pójść. Ja sobie myślę, co tam pół godzinki, przejdę się i wrócę do lekcji. Pół godzinki przeradza się w 2 godzinki, tak? I brakuje mi czasu na to, co robiłam. Czyli jak sobie planujecie, to musicie zostawiać pewne jakby wolne miejsca, że w razie nastąpi czynność nieprzewidywana, to nie ukradnie wam za dużo czasu. Zaraz wam pokażę, jak to robić. Ja tak robię. Dzienny plan wpisuję sobie tutaj najważniejsze czynności. Piszę na przykład 9 konsultacje, czynność A. 10-12 wykład, czynność A. Ale tu mam gdzieś o 14 mam czynność B, tu mam czynność C. I teraz piszę sobie również na boku. Co muszę zrobić? Muszę tego dnia. Muszę, żeby nie wiem co. Czyli to są czynności A. Muszę. Nie ma dyskusji. Potem mam czynności zielone. Czynności powinnam, ale jak nie zrobię, to ta strata, o której mówiłam, nie będzie taka wielka. I mam trzecią grupę czynności. Mogę to zrobić, ale dzisiaj
dzisiaj to nie jest konieczne, zupełnie. Nawet nie powinna, mogę. I najczęściej tu znajdują się rzeczy, które bardzo lubię. Albo książka, którą lubię, albo wykład, do którego lubię się przygotowywać. I teraz jak mam lukę gdzieś w ciągu mojego dnia, to wtedy wstawiam sobie z tych dwóch, bo muszę, od razu wprowadzam. Natomiast z tych dwóch pozycji wprowadzam sobie do mojego planu. Ale możecie to zrobić w każdy inny sposób. I teraz odpowiadam, jeśli chodzi o to, kiedy się uczyć do egzaminu. Posłuchajcie, są dwa, okresy czasu, w których się człowiek, jest najsprawniejszy. Najlepiej się uczy, najlepiej pracuje, wszystko robi najlepiej. Niestety ten pierwszy przypada na godziny, kiedy jesteście w szkole, czyli do egzaminu pośrednio się w szkole uczycie. To jest czas między godziną 10:00, 9:30 a 12:30. Jest to tak zwany wysz energetyczny przedpołudniowy. Pomiędzy, zapamiętajcie, mniej więcej 10:00, 13:00. Najlepiej się uczymy. Jesteśmy najbardziej sprawni. Najmniej sprawni jesteśmy między godziną 14:30 a 17:30. Jesteśmy, mało tego, w tym czasie w Polsce często jemy obiad. Czyli co się po obiedzie dzieje? Krew z naszej głowy gdzieś spływa do brzucha, żeby trawić to, co zjedliśmy. Czyli nie dość, że jesteśmy w niżu energetycznym, to jeszcze fizjologia mówi tak, och, mózg mówi, jak dobrze, teraz jestem niedotleniony, tak sobie chętnie odpocznę, pospałbym. Wiecie? I na przykład jak się prowadzi wykład od 15:10 do 17:30, to większość ludzi śpi na wykładzie. I nie dlatego, że chcą spać, tylko dlatego, że jest to okres niżu energetycznego i organizm jest najmniej w domu. Ale słuchajcie, mamy jeszcze jeden wyż, który przeżywacie w domu. On ma mniejszą amplitudę, jest mniej odczuwalny, ale zawsze jest. To jest wyż energetyczny pomiędzy godziną 18:30 a 20:30. 18:30, 20:30. Do nauki maksymalnie przedłużam wam. 18:30, 22:00. Nie uczymy się po godzinie 22:00. Zapomnijcie o nauce po 22:00. Jak to? Nie uczymy się po 22:00. Dlatego, jeżeli ktoś, dlaczego? Dlatego, że po prostu efektywność jest bardzo niska w tej nauce. Jeżeli chcecie, to wstańcie godzinę wcześniej. Wtedy o godzinie 5:00 jest wyrzut hormonów do organizmu. Nie o 5:00 wstajemy. Wstajemy o godzinie, idziecie na różne godziny pewnie chodzicie. Jeśli ktoś chodzi na 8:00, nie wstanie w 7:30. I między godziną 7:00 a 7:30 nauczy się więcej niż między godziną 21:00 a 24:00. Czyli w ciągu godziny nauczy się więcej, niecałej godziny, niż przez 3 godziny późnego wieczoru. Zróbcie eksperyment i sprawdźcie. Ktoś się mnie pytał, a co z godziną 2:00, 3:00 w nocy? Proszę Państwa, słuchajcie, tu w tym czasie mamy najniższe parametry biologiczne. Po prostu wtedy jesteśmy na takim stand-by. Dlaczego? Bo nasze paliwo biologiczne jest już w dużym stopniu wykorzystane. I o godzinie 5:00 rano, 5:15, dostajemy nowe paliwko. I teraz bezpośrednio odpowiadam na twoje pytanie. Proszę, tu jest godzina czasu i teraz zobaczcie, jak wy koncentrujecie swoją uwagę w ciągu godziny. Czyli jeżeli mamy bardzo silnie skoncentrowaną uwagę, w ciągu 1 minuty zapamiętujemy materiał normalnie zapamiętywany w ciągu 5 minut. Ile tego mamy w ciągu godziny? 15 minut. Pierwsze 15 minut, jeżeli robicie sobie godzina 18:30 czy 19:00, zaczynam się uczyć wieczorem. Pierwsze 15 minut prawie 100% nasilenia uwagi. Wybieramy wtedy najtrudniejszą rzecz. Zaczynamy od najtrudniejszej rzeczy. Pamiętając, że około 5 minut
to jest to przygotowanie stołu, wszystkiego, to jest rozbiegówka, żeby mózg się przygotował do tego, że za chwilę będzie intensywnie pracował. Potem spada troszkę, do 25 minuty spada nasza koncentracja, ale jest cały czas powyżej 50%, czyli jest wysoka. I teraz, po każdych 25 minutach powinniśmy zrobić krótką przerwę. Po każdych 25 minutach. Na co ją poświęcić? Namawiam Was i nie śmiejcie się. Nie powinna nigdy stać przed Wami Coca-Cola, słodki napój. Powinna stać woda mineralna, czysta, niegazowana. Mózg nie może pracować, jeżeli nie dostarczamy mu wody. Wypicie Coca-Coli mózg odbiera jako zjedzenie czegoś. Wypicie słodkiego, kolorowego napoju mózg odbiera, najadłeś się, a nie napiłeś się. Czyli pijemy wodę. Zobaczycie, pijąc wodę niegazowaną, wybierzcie sobie smak, czy to ma być nałęczowianka, czy to ma być, prawda, jakaś inna woda, ale woda niegazowana. Takiej wody powinniście wypijać codziennie litr w ciągu dnia. Tak, wystarczy. Jeżeli możesz wypić trzy, to nie ma problemu, ale minimum litr, niegazowany. Okej, na co poświęcić tą krótką przerwę? Odejść od miejsca, gdzie pracujecie, zobaczyć coś, natomiast nie jeść. Pić wodę, ale nie jeść. Najlepiej pracujemy na najlepiej się uczymy na lekkim głodzie. Przejedzenie, zapomnij, lepiej iść na godzinę i odpoczywać. Teraz zobaczcie, jeżeli po 25 minutach zrobicie 5 minut przerwy, znowu jesteście tu. Czyli stuwa. Francuzi to wykorzystują w szkole przed samą swoją szkołę podstawową. Jednostki lekcyjne trwają 25 minut i jest 5 minut przerwy. I 25 minut i 5 minut przerwy. I te dzieci osiągają niebywałą efektywność uczenia. Właśnie ze względu na to. U nas niestety lekcje trwają ile? 45 minut. Wasza uwaga, jak lekcja jest ciekawa, jest na poziomie 40%. A jak jest mało ciekawa, to od razu powiem, że możecie sobie zejść do 20. Tak? A jak was nudzi, to tak samo. Czyli robimy przerwy. Krótkie przerwy i wtedy uzyskujemy ciągle taką efektywność. Dobrze. Teraz jeszcze minuta. I teraz chciałabym zapytać was, czy chcielibyście o coś zapytać. Jeżeli tak, ręka w górę, są koleżanki z mikrofonem. Jesteście zmęczeni po prostu. Nie, jest kolega tutaj. I tu koleżanka jest, dobrze. Tak. Dlaczego? Są szkoły, w których dzieci w ogóle nie biorą książek do domu.
książki zostają w szkole. Czyli nauka kończy się, załóżmy, o godzinie 14:30 czy 15:00. I cały czas pomiędzy 15:00 a 22:00 można przeznaczyć na różne rzeczy. Odpowiem Ci na to pytanie tak. W szkołach przeciętnych, gdzie bierzecie dziesiątki kilogramów książek i zeszytów do domu, jest bardzo dużo zadawanek. Nie powinniście mieć tyle zajęć dodatkowych, a ile pragniecie, ale wy, nie wasi rodzice, wy i ile zajęć wykonywanych, na przykład podejmuje się 3, ale po 2 miesiącach czuję się bardzo zmęczona, zniechęcona. Wtedy podejmujesz decyzję, z czego chcesz zrezygnować, świadomie ty. Idziesz do rodziców i mówisz, drodzy rodzice, nie daję rady. To, co miało być przyjemnością, radością, męczy mnie bardzo. Musicie być zdrowi fizycznie i psychicznie. Pamiętajcie, wasze ambicje są ważne, a nie ambicje rodziców. Moja koleżanka nie zdała szkoły baletowej. W związku z czym jej syn i córka kosztem katowania tych dzieci skończyli szkołę baletową. Jest to 2 ludzi mających w tej chwili 23 i 27 lat i obydwoje są nieszczęśliwymi ludźmi, ponieważ oni zaspokoili ambicje mamy, a nie własne. Tak? Okej. Dziękujemy serdecznie.